Owe. Jak widzicie, na Halloween w tym roku przebrałem się za najbardziej męskiego fana SCP. I takim też zamierzam pozostać do końca tego materiału. Jeśli chcecie zobaczyć więcej tego stroju w akcji, zapraszam na mojego Instagrama i Twittera. A teraz, kończąc ten chamski self-plug, a we wszystkim z tej strony Pio. A dzisiaj chciałbym wam przedstawić SCP Iceberg. Czym są icebergi? Dla osób niewtajemniczonych są to bardzo fajne infografiki, memy, które przedstawiają górę lodową na temat danego dzieła, medium, jakiegoś fajnego fenomenu internetowego. Zazwyczaj posiadają one parę sekcji, zaczynając od najbardziej podstawowych, popularnych informacji na temat danego dzieła, danego medium, kończąc zaś na najbardziej obskurnych, najbardziej tajemniczych i przerażających momentami informacji na temat danej sytuacji. I ogarnąłem, że w sumie nie ma dobrego polskiego, ani w ogóle dobrego iceberga SCP. I stwierdziłem, że zamiast brać icebergi, które już istnieją do omówienia w tym filmie, zrobiłem swój własny, kradnąc trochę z icebergów już istniejących, dodając trochę swoich rzeczy, a także posilając się informacjami od członków SCP Wiki Polskiej. Przez co dostaliśmy to monstrum. To monstrum, które posiada informacje zarówno z polskiej wiki, jak i zagranicznych. I niektóre są... niektóre są bardzo ciekawe. Ale nie martwcie się, jeżeli jakimś cudem trafiliście na ten film, nie znając kompletnie terminu Fundacji SCP, no to muszę was zapewnić, że spokojnie, ten iceberg jest noob friendly. Pierwsze dwie sekcje można tak naprawdę obejrzeć, nie znając kompletnie uniwersum. Jeżeli nie znasz kompletnie nic, to spokojnie się to wtajemniczy. Ale jeżeli uważasz, że jesteś zaprawionym w boju fanem SCP, to też się nie zawiedziesz, bo ostatnie sekcje mają bardzo ciekawe wpisy, które na pewno cię zaskoczą. Bo mnie zaskoczyły. Tak więc bez zbędnych wstępów zacznijmy od sekcji pierwszej. Bezpieczne. Klasy podmiotów. Podstawową rzeczą, na której opiera się w ogóle uniwersum Fundacji SCP, jest sama Fundacja i obiekty, które przechowuje. Są to wszelkiego rodzaju anomalie, czy to jakieś śmieszne potworki, czy miejsca, osoby, albo i całe wydarzenia. Podstawowymi klasami 13 lat temu były klasa bezpieczne, Euclid i Keter, oznaczające to, jak ciężko jest zabezpieczyć obiekt. Według tak zwanego testu pudełka, klasa bezpieczne oznacza, że jeżeli obiekt włożysz do pudełka i to coś nie ucieknie, to taką klasę właśnie powinieneś jej nadać. Klasa Euclid to jeżeli będziesz miał trochę problemów z zabezpieczeniem tego czegoś w pudełku, to coś może uciec. Jeżeli to coś jest świadome, jeżeli to jest humanoid, to automatycznie powinien dostać klasę Euclid. Natomiast obiekty klasy Keter są obiektami, które najprawdopodobniej z tego pudełka uciekną i będzie ci bardzo ciężko je w tym pudełku zamknąć. Na przestrzeni lat doszły także klasy ezoteryczne, takie jak klasa Taumiel, która nadawana jest obiektom, które są pudełkiem do przechowywania innych obiektów, a także klasa Apolion, która nie dość, że zniszczy pudełko, zniszczy cały świat i wszystko dookoła i w sumie nie da się jej zatrzymać. Co więcej, na przestrzeni ostatnich lat z inicjatywy, z tego co pamiętam, DJ Kaktusa, jednego z autorów, wyszedł kompletnie nowy system oceniania klasy obiektów, na które się składa, jaki poziom dostępu potrzebujesz mieć, żeby mieć dostęp do tego artykułu, coś co się nazywa klasą zakłóceń i klasą ryzyka, które nie dość, że opisują, jak ciężko jest zabezpieczyć obiekt, to na jaką skalę na świecie wpływa i jak bardzo potrafi być destruktywny. Oprócz tego mamy jeszcze poziomy zagrożenia, od białego po chyba czarny, które też właśnie wskazują na to, jak bardzo niebezpieczne jest to coś. Co jest kompletnie bezsensowną rzeczą, żeby dodawać coraz to kolejne sposoby klasyfikacji na coś, co tak naprawdę klasyfikowane jest tylko i wyłącznie przez samo opowiadanie. No ale cóż, ludzie tego używają, ja nadal tego nie ogarniam. Good for them. Rada o 5. Rada o 5 to rada składająca się z 12 członków najwyższych rangą osób w całej fundacji SCP. Są to osoby, które decydują na temat wszystkiego. Nie mają na co dzień styczności z anomaliami, ale często i gęsto, według różnych kanonów, sami są tymi anomaliami. Jest parę wersji tego, kim są tak naprawdę ci członkowie Rady o 5 poszczególni. Każdy ma jakiś swój pseudonim i jakąś misję do wykonania w całej tej fundacji. Przykładowo jedną z pogłosek jest fakt, że O5-1, pierwszy członek Rady O5, jest tak zwanym fundatorem i od niego to wszystko się zaczęło. A O5-12 jest ponoć krewnym jednego z doktorów fundacji, który był dość znany swego czasu. Inna pogłoska głosi, że Rady O5 tak naprawdę nie ma.
Więc nie wiadomo w co wierzyć, wiadomo tyle, że oni są najważniejsi i oni tak naprawdę wszystkim zarządzają. To tyle. Amnestyki. Amnestyki są kolejną nieodzowną częścią fundacji SCP, ponieważ jeżeli jakaś organizacja chce działać po cichu i przez wieki tak naprawdę była niewykrywalna i nikt o niej nic nie wie, jest super tajną organizacją, która jednak zajmuje się takimi wielkimi zagrożeniami jak jakieś różne potworki i wydarzenia wpływające na cały świat, w jakiś sposób musi zostać tajna. I środki amnezyjne, zwane amnestykami inaczej, właśnie służą ku temu celowi. Amnestyki również posiadają swoje klasy, od klasy A przez B, C, aż cały alfabet nam nie zleci. Jedne z nich działają jak typowe wymazywacze pamięci facetów w czerni, inne muszą być wstrzykiwane do krwioobiegu, żeby jakkolwiek zaczęły działać. Inne wymazują całkowicie tożsamość osoby, której się to podaje, ale są też pogłoski, że środki amnezyjne wcale nie istnieją. I tak naprawdę środki amnezyjne to specjalna terapia, a w zasadzie tortury, którymi są poddawani osoby, którym należy usunąć coś z pamięci. Po prostu siłowo pokazuje im się, że nie, tak naprawdę nie widziałeś tego potwora, który zjadł ci całą rodzinę. Nigdy nie miałeś rodziny, prawda? Według jeszcze innej wersji, fundacja nie ma tak naprawdę technologii, która pozwala na usunięcie całej tożsamości człowieka, dlatego wprowadzają ich w stan śpiączki pod pretekstem użycia środka amnezyjnego klasy tam E czy F bodajże. Pracownikom tłumaczy się, że naprawdę tylko mały odsetek pacjentów zapada w śpiączkę, kiedy w rzeczywistości wszyscy zapadają, bo taki jest tego cel. Pierwszy SCP. Mowa tutaj oczywiście o SCP-173. Pierwsza wzmianka o fundacji SCP pojawiła się na poście na 4chanie w 2007 roku i był tam cały, niezmieniony dotąd, opis SCP-173, rzeźby, oryginału, łącznie z klasyfikacją Euclid, z opisem, specjalnymi czynnościami przechowawczymi, etc., etc. Jest to protoplasta tego, co mamy dzisiaj na stronie. Zaledwie parę zdań, które opisuje anomalną rzeźbę, która, jeśli na nią patrzysz, nic nie robi, ale gdy tylko odwrócisz wzrok, jest w stanie do ciebie podbiec i złamać ci kark. Temu raportowi na samym początku towarzyszyło zdjęcie tej rzeźby autorstwa Izumiego Kato. Jednak ze względu na to, że cała fundacja SCP, cała strona SCP Wiki, cała strona pisarska operuje na licencji Creative Commons, nie można było używać tego obrazu w nieskończoność, bo jego prawa autorskie należały do Izumiego Kato. I to tylko takie małe odejście od tematu, bo tak naprawdę kwestia tego, co można legalnie użyć, jeżeli chodzi o obrazki, teksty, inspiracje pod raporty SCP, to zupełnie inna para kaloszy. W każdym razie, rzeźba SCP-173 to jest ten pierwszy SCP. Containment Breach i Secret Laboratory. SCP Containment Breach jest grą, która wyszła w 2012 roku i która tak naprawdę zawojowała cały świat, jeżeli chodzi o media związane z SCP i bardzo rozpromowała ten temat. To były czasy, kiedy lista SCP zamykała się tak naprawdę w pierwszych 2000. Wszystko to było jeszcze bardzo mało rozwinięte i w zasadzie składało się tylko na straszne potworki, które robią złe rzeczy. I na tej podstawie powstała gra SCP Containment Breach, w której wcielamy się w członka klasy D, członka personelu skazanego na eksperymenty w fundacji, który w trakcie wyłomu przechowawczego w ośrodku 19, z tego co pamiętam, ucieka i próbuje przeżyć nawałnicę wszystkich SCP, które uciekły ze swojej przechowalni i teraz sieją zamęt w całej placówce. Na podobnej zasadzie działa gra SCP Secret Laboratory autorstwa Huberta Moszki, z tym, że ja zawsze się śmieję, że to jest SCP Containment Breach, ale multiplayer. Ta gierka ma tak naprawdę ten sam setting, te same obiekty SCP, ale w nie wciela się z kolei więcej niż jedna osoba. Parę osób jest obiektami SCP, parę osób gra jako klasa D, parę osób gra jako strażnicy, personel naukowy, a jeszcze inni jako oddziały wojskowe, które dopiero co przyjeżdżają na miejsce i mają albo zniszczyć wszystkie SCP, albo uratować ludzi. Chaos w czystej postaci. Dr. Bright, Clef i Kondraki. W zasadzie cały ten wpis powinien się skupiać ogólnie na doktorach fundacji. Nazywam ich tak, ale tak naprawdę chodzi tutaj o wszystkie postacie tworzone przez autorów na SCP Wiki. Jeszcze te 10 lat temu, jak Wiki dopiero co raczkowała i wszystko to się dopiero rozrastało, autorzy zwykli nazywać się imionami swoich postaci, to znaczy pseudonim autora automatycznie stawał się postacią, którą on roleplayował w swoich opowiadaniach na SCP Wiki. To doprowadzało do bardzo chaotycznych sytuacji i bardzo chaotycznych opowiadań, które nie były zbyt poważne,
i bardziej zakrywały o fanfiki na Wattpadzie, niż jakąkolwiek poważną fikcję. I w taki oto sposób mamy na przykład doktora Brighta, który jest synonimiczny tak naprawdę z SCP-963, medalionem, który sprawia, że jego dusza jest nieśmiertelna. W momencie, w którym doktor Bright umiera, jego dusza pozostaje w medalionie i pierwsza osoba, która dotknie tego medalionu, dusza doktora Brighta przenosi się na tą osobę. Ta osoba umiera i doktor Bright zyskuje jego ciało. I ten koncept brzmi dość creepy, postać, która nie może umrzeć, a kradnie życia innych osób. Tak naprawdę w gruncie rzeczy będąc nieśmiertelnym. Ale Dr. Bright słynie na wiki, jako postać oczywiście, jako najbardziej głupawa postać na całej stronie. Mimo że posiada swoje mroczne i poważne segmenty i opowiadania, to nadal jest to tak głupawa postać. Tak samo wymienieni tutaj jeszcze Clef i Kondraki. Doktor Kondraki słynie z tego, że jest alkoholikiem i bawi się motylami SCP-408, a Clef ma trzecie oko, jest reality benderem, czyli ten, jak oni mieli. Jest manipulatorem rzeczywistości i w zasadzie, jeżeli spojrzymy na jeden z kanonów, jest szatanem. Jakby doktor Clef jest wcieleniem szatana. I chyba łatwo jest zauważyć pole do nadużyć, jeżeli tworzy się bardzo mocne, overpowered postacie i one są twoimi głównymi postaciami w każdym opowiadaniu. Mimo to, są to autorzy i są to postacie, które zbudowały fundacji. Wraz z innymi postaciami takimi jak Dr. Iceberg, Dr. Gears, Dr. Cain Patos Crow. Naprawdę, postaci tutaj jest od groma, ale wydaje mi się, że na przestrzeni ostatnich lat o wiele mniej spotykaną rzeczą jest, że autor nazywa postać po sobie. Mamy oczywiście doktora Simariana, mamy DJ Cactusa, który nazwał swoją postać Carlyle Actus, wydaje mi się, co też jest zabawne, ale to nie są główne postacie w ich opowiadaniach. To nie są fanfiki. Na szczęście. Klasa D. Tak jak wspomniałem wcześniej, personel klasy D to zwykle więźniowie albo osoby, które zostały skazane na karę śmierci, ale fundacja SCP je hapsnęła w ramach eksperymentów na różnych SCP. To znaczy wygląda to mniej więcej tak. Hej, siema, popracujecie dla nas przez 30 dni, a wasz wyrok zostanie anulowany. Spoiler, oni zazwyczaj nie przeżywają tych 30 dni. Co więcej, według wielu autorów po tych 30 dniach i tak następuje terminacja, czyli zabicie tych członków klasy D. Według jednych są oni poświęcani dla jakiegoś większego, strasznego, starego bóstwa. Według innych jest to po prostu zabijanie zbędnych asetów. Jest wiele różnych wersji. Skoro jest klasa D, to zakładacie, że pewnie jest klasa C, B, A i tak dalej, i tak dalej. I macie rację. Warto tutaj wspomnieć od razu właśnie o tej takiej poziomowej hierarchii całego systemu fundacji. Mamy personel klasy A, B, C i D i E. I tak jak pewnie się domyślacie, klasa A to są najważniejsi, najbardziej kluczowi pracownicy fundacji, którzy, broń Boże, nie mają styczności z anomaliami. Są to zazwyczaj dyrektorzy placówek, ośrodków i tak dalej, osoby decydujące. Potem B i C to badacze, doktorzy, agenci, osoby, które zajmują się przeprowadzaniem badań i eksperymentów, ale też bezpośrednio nie wchodzą zazwyczaj w interakcje z anomaliami, które na przykład zagrażają ich życiu. Klasa E to z kolei personel tymczasowy, polowy. I tym oto sposobem przebrnęliśmy przez powłokę pierwszą, przez sekcję bezpieczną i teraz trafiamy do sekcji Euclid. Obawiam się, że lepiej nie będzie. GOI, Groups of Interest, organizacje. W tym świecie fundacja nie jest jedyną organizacją, która ma styczność z anomaliami i jest ich świadoma. Mamy ogrom organizacji poza nią, które albo stoją po przeciwnej stronie bariery i chcą je zniszczyć, albo wręcz przeciwnie, chcą je uwolnić, tak jak Ręka Węża, czyli grupa, która tak naprawdę składa się w większości z anomalii albo anomalnych aktywistów, którzy uważają, że powinny one być wolne. Albo Are We Cool Yet, grupa anartystów, którzy za pomocą anomalii tworzą sztukę, często i gęsto jako symbol środkowego palca dla fundacji. W momencie, w którym fundacja je przechowuje, Are We Cool Yet tworzą z nich sztukę. Rebelia Chaosu z kolei, czyli odłam fundacji, który kiedyś się zbuntował, próbuje zrobić z nich broń. A Globalna Koalicja z kolei, no cóż, tak jak mottem fundacji SCP jest Secure, Contain, Protect, zabezpieczać, przechowywać, chronić, to ludzie żartują sobie, że mottem Globalnej Koalicji Okultystycznej jest zniszczyć, zniszczyć, zniszczyć.
Mamy także doktora Wondertainmenta robiącego anomalne zabawki. Albo, nie wiem, fabrykę, która tworzy anomalie sama z siebie jako anomalny żywioł natury. Mamy również nikogo, o którym naprawdę mało wiadomo, jak sama nazwa wskazuje. A także takie grupy jak Kościół Zepsutego Boga czy Sarkiści, do których wrócimy za chwilkę. Nie ma kanonu, ale są kanony. Co to oznacza? Na stronie SCP Wiki jest wiele sprzecznych informacji. To znaczy, jedna osoba powie ci, że SCP-173 jest rzeźbą niewiadomego pochodzenia, która po prostu zabija ludzi. Inna osoba może napisać opowiadanie, w którym ta sama rzeźba jest tak naprawdę pradawnym bóstwem, które zrobione jest z orzechów i jego celem jest opanowanie całego świata poprzez tworzenie swoich kopii, które będą zrobione z orzechów. Kto ma rację? Nikt. Dosłownie możesz wierzyć w co chcesz. Oczywiście pewnych przyjętych podstaw się nie zmieni, tak jak istnienie Rady O5, amnestyków czy klasy D, ale reszta tak naprawdę jest do twojej interpretacji, a w zasadzie do interpretacji, którą wybierzesz spośród wielu na stronie. Co oznacza fakt tego, że jednakże są kanony? Przez duże K. Mamy całą sekcję poświęconą różnym kanonom. Zazwyczaj mają one specjalny motyw, jakąś bieżącą historię. Są to serie opowiadań SCP, które łączą się w jedną konwencję. Tak jak na przykład kanon Wojna na wszystkich frontach, o ile dobrze pamiętam, który opowiada o tym, jak wielkie potwory kaiju wychodzą z morza i atakują wszystko na świecie. Mamy kanon, w którym fundacja odkryta jest przed opinią publiczną i nie może się już więcej chować. Mamy kanon, w którym śmierć przestaje istnieć. A także mamy parę polskich kanonów, które są równie cudowne, tak jak przyczajone leczenie albo piekło cyców. Cyców to jest taka wieś, gmina i tam jest portal do piekła. Jak chcecie więcej, to obejrzyjcie ten film. SCP Biedronka. Istnieje coś takiego. Wiele SCP-001. Obiekty SCP są numerowane od 001 do... aktualnie mamy ich ponad 7000. SCP-001 zawsze wydawał się być takim numerkiem początkowym, pierwszym, najważniejszym, bardzo symbolicznym i wiele osób podłapało ten temat i dlatego już od samego początku fundacji określono, że to 001 nie będzie jednym obiektem, a wieloma propozycjami obiektów. Każdy ma szansę przedstawić swój projekt SCP-001 i często jest to takie magnum opus autora. Jest to bardzo wielki krok, kamień milowy w ich twórczości, bo to SCP zazwyczaj albo mówi o początku fundacji, albo o jej końcu, albo jest to coś bardzo ważnego i integralnego dla organizacji fundacji SCP. Początkowe obiekty 001, tak jak SCP-001 doktora Gearsa, to pierwszy obiekt SCP, który został kiedykolwiek udokumentowany, albo SCP-001 doktora Kleffa, strażnik bramy, który nie jest zbyt dobrym obiektem samym w sobie, ale przedstawia strażnika bramę do Edenu, ogrodu rajskiego i tak dalej. W sumie nie wiem, czemu to jest 001, ale ciekawy koncept. Albo SCP-001 autorstwa doktora Brighta, fabryka, który pokazuje, jak powstała fundacja SCP według niego. Według jednych SCP-001 to sam doktor Wondertainment, według innych to szkarłatny król, pradawne bóstwo, które istnieje od zarania dziejów i kiedyś nas wykończy. A według jeszcze innych 001 to po prostu plik papierów, który tworzy obiekty SCP na bieżąco. Incydent Clef Kondraki. Tutaj trochę wrócę do tych postaci Brighta, Kondrakiego i Kleffa. Okres, w którym pojawiały się opowiadania typu incydent Kleff-Kondraki, nazywany jest często i gęsto LOL Fundacją, bo są to irracjonalne, bezsensowne i głupawe opowieści rodem z fanfików z Wattpada. Incydent Kleff-Kondraki jest mniej więcej czymś takim. Jest to jeden wielki fanfic, w którym dr Kleff, sam szatan, manipulator rzeczywistości, który ma magię w swoich paluszkach i potrafi zrobić różne straszne rzeczy twojej głowie, jeżeli mu się nie spodobasz. Został przekonany przez SCP-239, Dziecię Wiedźmy, że to małe dziecko, to dziecko, kiedyś zniszczy świat, więc stwierdził, że je zamorduje. I całe to opowiadanie pokazuje drogę doktora Kleffa, który wbija do ośrodka tam, nie wiem, 13-19, celem tylko zabicia tego jednego małego bachora. Wszystko jest nie tak w tym opowiadaniu. Autor zbiera wszystkie możliwe SCP, wszystkie możliwe postacie, tylko po to, żeby się ze sobą napieprzały.
i fajnie się to czyta. To jest najgorsze. Fajnie się to czyta. Gdzie podziały się smoki? SCP-1762, gdzie podziały się smoki? Tłumaczone swoją drogą przez bardzo przystojnego człowieka, bardzo, bardzo miły pan, nie wiem, czy kojarzycie, to obiekt SCP, który był kiedyś pudełkiem kartonowym z napisem "Tu są smoki". Okazuje się, że to pudełko było portalem do innego wymiaru, z którego wylatywały małe smoczki origami. Było to bardzo urocze, bardzo wholesome. Od pewnego czasu te smoczki origami zaczęły zostawiać pewne wiadomości, które sugerowały, że ludzie i oni kiedyś mieli kontakt. I przez to, że ludzie zaczęli tracić wiarę zarówno w smoczki, jak i w tamtą krainę, ich ród upada. Opowiadanie kończy się śmiercią wszystkich tych smoczków i faktem tego, że one nigdy już nie powrócą. Jest to jeden z najbardziej łapiących za serce obiektów SCP i jest mi bardzo smutno, nawet jak tylko myślę o tym. Buhu, buhu. Oczywiście jest to jeden wielki mem, ale taki jeden ze smutniejszych memów, jeżeli chodzi o fundację SCP, co nie zmienia faktu, że sam raport jest bardzo dobry. Anomalne smoczki origami. Cool. Zepsuta maskarada. W skrócie, kanon, w którym w jakiś anomalny sposób, nie wiemy dlaczego, zniknęła Korea Północna. I odpowiedzialna za to jest fundacja SCP, dlatego teraz musi się ujawnić. I wszystkie opowiadania pokazują, jak zmienia się świat i jak zmienić musi się fundacja, kiedy nagle wszyscy o niej wiedzą. Pamiętacie może ten memiczny happening, w którym parę lat temu ludzie zaczęli szturmować strefę 51, ponieważ kosmici i tak dalej? Jedno z tych opowiadań dokładnie pokazuje, co by się działo, gdyby to nie była strefa 51, a ośrodek 19 fundacji SCP. Mamy tutaj także parę naprawdę poważnych i łapiących za serce momentów i opowiadań, które pokazują nie tyle co okrucieństwo fundacji, ale to, jak zimna potrafi być i jak zimna musi być, żeby przechowywać niektóre anomalie. Jak opinia publiczna może się z tym nie zgadzać, ale to jest dla dobra ludzkości. Mamy opowiadanie, w którym czytamy listy, które dostają humanoidalne anomalie. W zasadzie bardzo odczłowieczająco brzmi, jak mówię o nich, humanoidalne anomalie. Ludzie, którzy mają anomalne zdolności, a są przechowywani w fundacji jak więźniowie, tylko i wyłącznie dlatego, że mają anomalne zdolności. Among Us. Sarkiści i Kościół Zepsutego Boga. Sarkiści i Kościół Zepsutego Boga to dwie frakcje w uniwersum Fundacji SCP, które walczą ze sobą od zarania dziejów. Dosłownie od zarania dziejów. Są skrajnie różni. Kościół Zepsutego Boga i jego członkowie ulepszają swoje ciała używając przeróżnych machin, maszynerii, elektroniki i tak dalej, taki trochę cyberpunk, i próbują poprzez różne środki zbudować na nowo tego tytułowego Zepsutego Boga, McHane, który ponoć na początku świata rozpadł się na wiele, wiele części, aby uwięzić Boga Sarkistów, Yaldabaoth. Te części są teraz porozrzucane po całym świecie i oni próbują je znaleźć na nowo. Jedne z nich są w przechowywaniu fundacji SCP, a jedna z propozycji SCP-001, Zepsuty Bóg, pokazuje, co by się stało, gdyby Kościołowi Zepsutego Boga udało się złożyć na nowo McHane. Spoiler! Dzieje się naprawdę chore gówno. Sarkiści, w zasadzie kulty sarkickie, są z kolei o wiele bardziej nieokrzesane niż Kościół Zepsutego Boga. Mimo jakiejś tam szczątkowej hierarchii i posiadania jakiejś głowy tego swojego całego kościoła i sekty, jakichś świętych i pomniejszych szefów, to nadal jest to kult, kulty w zasadzie rozbite na całym świecie, które wyznają kanibalizm, magię związaną z mięsem, jakieś worshipowanie mięsa. Więc jeżeli coś ma macki, zjada ludzkie mięso i wygląda mniej więcej tak, to możecie śmiało założyć, że chodzi tutaj o kulty sarkickie. Skoro już mówimy o magii w uniwersum Fundacji SCP, magia istnieje w uniwersum oczywiście. I przyjmuje ona postać taumaturgii. Taumaturgia to w teorii technika czynienia cudów. W fundacji SCP jest to po prostu magia. Tak bardzo uproszczając sytuację, w nomenklaturze globalnej koalicji okultystycznej wyróżniamy typ niebieski i typ zielony. Typ niebieski to osoby, istoty, które nauczyły się tej magii i potrafią cię spopielić, ale dlatego, że się tego nauczyły. Zrobią jakiś okrąg, posypią solą, powiedzą jakąś magiczną sztuczkę, słowo i nagle, nie żyjesz, spłonąłeś. Gratulacje.
Typ zielony to z kolei istoty zwane manipulatorami rzeczywistości, które urodziły się już z zdolnościami manipulowania rzeczywistości, tak jak nazwa sama wskazuje, więc wystarczy, że pomyślą, że stajesz w płomieniach i, gratulacje, ponownie stanąłeś w płomieniach i nie żyjesz. Skoro już mówimy o globalnej koalicji okultystycznej, globalna koalicja okultystyczna nie potrafiła zniszczyć krzesła. O co chodzi w tym wpisie? W tym wpisie chodzi o SCP-1609, które są pozostałościami krzesła. Otóż SCP-1609 było kiedyś najzwyczajniejszym w świecie krzesłem. No może oprócz tego, że jego anomalnymi zdolnościami był fakt tego, że jeżeli ktoś chciał usiąść aktualnie, a nie miał na czym, to krzesło automatycznie teleportowało się pod niego, żeby miał na czym usiąść. Globalna koalicja okultystyczna stwierdziła, że nie możemy takiego czegoś trzymać na Ziemi. Trzeba to zniszczyć. To jest tak groźna anomalia, że zniszczy cały świat. Więc wrzucili to do niszczarki drewna. Zostały z tego tylko drzazgi, ale nie wiedzieli, że te drzazgi będą wkurwione. I te drzazgi przeteleportowały się do płuc pracowników globalnej koalicji okultystycznej i część z nich, która była zaangażowana w zniszczenie krzesła, po prostu umarła. Historia o tym, jak globalna koalicja okultystyczna zniszczyła krzesło i potem oberwała po dupie, jest aktualnie dość dużym memem w społeczności. Komitet do spraw etyki. Komitet do spraw etyki jest departamentem, wydziałem w fundacji SCP, który jest dość mało poważany. Fundacja zwykła przeprowadzać bardzo nieludzkie eksperymenty na obiektach SCP. Zresztą sam fakt tego, jak wykorzystują klasę D, jest już wystarczająco niehumanitarny. Więc w jaki sposób taka organizacja posiada komitet do spraw etyki? A jednak, okazuje się, że ten komitet w wielu kanonach wielu osób, wielu autorów jest nawet wyżej w hierarchii niż Rada O5. I to oni, z cienia, szara eminencja, panuje nad wszystkim i podejmuje bardzo ważne decyzje. I właśnie zależy im na tym, żeby ludzie ich nie szanowali i myśleli sobie, że etyka w fundacji SCP? Ta, jasne. Okazuje się, że komitet do spraw etyki często i gęsto właśnie odpowiedzialny jest za najbardziej nieetyczne i niemoralne części tej organizacji. Ale robi to, bo musi. Znaczy, bo musi. Jak już mówimy o bardzo nieetycznych i rzeczach, które trzeba zrobić, Inkwizytor. Inkwizytor jest funkcją, która powstała na polskiej stronie fundacji SCP. Cytując, jest to jednoosobowy organ bezpieczeństwa, obecny w każdej placówce fundacji, utworzony decyzją Rady O5 12 grudnia 1996 roku. Posiada on szerokie kompetencje i uprawnienia, m.in. do wszczynania i prowadzenia postępowań wyjaśniających, dokonywania zatrzymań, a także w uzasadnionych przypadkach wydawania wiążących decyzji i ich natychmiastowej egzekucji. Osobę pełniącą tę funkcję możesz wielokroć mijać na korytarzu, ale prawdziwego inkwizytora spotyka się tylko raz, gdy pakuje ci kulę między oczy. W skrócie 60. DJ Cactus. DJ Cactus to człowiek o tak wielkim ego, że powinno zostać sklasyfikowane jako osobny SCP. I chciałbym powiedzieć, że żartuję, ale w sumie to nie jestem pewien. DJ Cactus jest jednym z najbardziej znanych i najlepiej ocenianych autorów na całej SCP Wiki. Jest to autor takich hitów jak SCP-3000 czy SCP-4444, który swoją drogą opisuje kosmitę, który opętał byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, co jest... Nie wiem, w jaki sposób to coś jest dobrze oceniane i w jaki sposób to coś jest dobrze napisane, ale jest. Jest to także autor całego Cactusverse, czyli basically, co jeśli najbardziej znamienity pisarz na SCP Wiki robi swój własny kanon, który nie jest kanonem, ale jest serią połączonych swoich własnych SCP, które łączą się w jedną historię i mają jakiś większy sens. I autor 4 części propozycji SCP-001. Jakby ten gość pisze. Ten człowiek ma klawiaturę w domu i on pisze. Pisze dużo. Wracając na chwilkę do poprzedniego zagadnienia, mówiłem, że Inkwizytor jest pozycją, która została stworzona na polskiej wiki SCP. No właśnie, istnieje polska wiki SCP, bo nie myślcie sobie, że to jest tylko i wyłącznie zagraniczny wymysł. To znaczy, jest to zagraniczny wymysł, ale powstało wiele zagranicznych filii SCP. Mamy filię japońską, nie wiem, włoską, chińską, no i polską oczywiście, z której bardzo dużo wpisów na tym icebergu będzie wyjaśniane. To jest punkt bez odwrotu. Jeżeli usłyszeliście już o polskiej wiki SCP i idziecie dalej, tego się nie da odzobaczyć i odusłyszeć. Znaczy, nie da się odzobaczyć tego wszystkiego już od pierwszych sekund filmu, ale nie ma za co. Przechodzimy teraz do sekcji Keter. Mali panowie doktora Wundertainmenta.
Mali Panowie Doktora Undertainmenta to seria 20, ponad w zasadzie 20 SCP, które zostały stworzone przez anomalnego wytwórcę zabawek, Doktora Undertainmenta. Jego zabawki często i gęsto nie mają takiego celu i takiej funkcjonalności, jakiej byśmy się spodziewali po normalnych zabawkach. Tak samo właśnie Mali Panowie. To zupełnie odmienny byt od typowej zabawki, jakiej byście się spodziewali, bo Mali Panowie to rzeczywiście panowie, ludzie, humanoidy. Każdy z nich ma swoją specjalną nazwę i coś, co ich odróżnia. Pana Kameleona, pana Bezgłowy, pana Śmiech, pana Zapominalskiego, pana Kształtnego, pana Mydło, pana Głodnego, pana Mosiężnego, pana Gorącego, panią Słodziutką, pana Życie i pana Śmierć, pana Rybę, pana Księżyc, pana Red, pana Pieniądze, pana Zagubionego, pana Kłamstwo, pana Szalonego, pana Strasznego i pan Paski. Co wyróżnia ich od innych zabawek Doktora Undertainmenta jest fakt tego, że po pierwsze są świadome, a po drugie ekstremalnie cierpią w większości wypadków. Taki przykładowo pan Ryba jest zwykłym człowiekiem z głową ryby. Oczywiście pomijając fakt tego, że nie jest zwykłym człowiekiem, tylko jest podpisany, tak jak zabawki Andiego z Toy Story, że jest własnością Doktora Undertainmenta, to jego życie to ekstremalne cierpienie, bo jest po prostu człowiekiem z głową ryby. Albo pan Straszny, który kiedyś był nazwany panem Śmiechem, ale teraz jest uwięziony w jakimś odległym miejscu i cierpi w oczekiwaniu na swojego ojca, na którego oczywiście mówi, że jest cudownym ojcem, on jest cudownym synem i oczekuje jego powrotu, ale prawda jest taka, że Doktor Undertainment ma na niego wyjebane i zostawił go tam, żeby cierpiał na wieki. Fabryka. Skoro już jesteśmy przy Undertainmencie i małych panach i panu Strasznym, wszyscy mali panowie są podpisani tagiem pan jakiś tam własność Doktora Undertainmenta. Zbierz je wszystkie, pokemony, etc., etc. Pan Straszny, wcześniej znany jako pan Śmiech, cały pokryty rdzą, był podpisany pan Straszny własność fabryki. Fabryka jest dość mocno związana z Doktorem Undertainmentem, ale to jest temat na zupełnie inny film, który możecie sobie obejrzeć tutaj. Fabryka też zdaje się być anomalnym, pozawymiarowym wytwórcą przedmiotów, przy czym nie ma konkretnego celu. Tak jak Undertainment tworzy zabawki dlatego właśnie, żeby zabawiać dzieci, fabryka po prostu wypluwa anomalie. Produkuje w bliżej nieznany sposób zabawkowe pistolety, które strzelają ostrą amunicją. A w jednym z opowiadań SCP-001, doktora Brighta, o tytule Fabryka, o którym wspomniałem już trochę wcześniej, dowiadujemy się, że fabryka jest tak naprawdę początkiem całej fundacji SCP. I do tego też zachęcam obejrzeć ten film. Spoko wojna. Spoko wojna, albo inaczej Cool War, w zasadzie oryginalnie Cool War, to seria opowiadań autorstwa tego człowieka. Jest to stricte kurowana przez niego seria opowiadań o dwójce braci, Pico Wilsonie i Ruiz Duchamp. Pojebane imiona i nazwiska, przepraszam. Skupia się ona, tak jak sama nazwa wskazuje, na anartystach z Are We Cool Yet. Opowiada trochę więcej o tym, jak oni działają, co dzieje się w ich głowach i jak tak naprawdę interakcje między tymi anartystami przebiegają, a także pokazuje nam bardzo parę ciekawych instalacji artystycznych, które są wykorzystywane czy to w sposób jak zwykła instalacja artystyczna, czy może bardziej w sposób, który sprawia, że umierasz. Like, that's the punchline. Pierwsze opowiadanie dosłownie nazywa się Wowie, zabij się. I instalacja artystyczna głównego bohatera polega na tym, że anomalnie zmusza cię do robienia sobie krzywdy i zabicia się. Jest to dość ciężki motyw i mimo, że cała seria jest bardzo lekka, teoretycznie, bo opowiada o zgrai anartystów, którzy robią śmieszne szachrajstwa i śmieszne sztuczki, które wyglądają jak sztuka. To tak naprawdę podszyte jest to bardzo, bardzo, bardzo tragiczną historią, która trochę się wiąże z małymi panami Undertainmenta i z postacią Nikogo. Ale nie będę wam tego spoilerował, to powinniście przeczytać sobie sami. Biblioteka Wędrowca. Biblioteka Wędrowca to niezbadany jeszcze dotąd do końca nexus międzywymiarowy, który łączy wiele różnych wymiarów w postaci właśnie biblioteki. Silnie powiązany z organizacją Ręki Węża, która tak naprawdę stamtąd się wywodzi i która bardzo często obcuje w Bibliotece Węża i która jest ich główną bazą. Księgi Biblioteki Wędrowca zawierają tajemną wiedzę o całym wszechświecie, ale oprócz tego Biblioteka Wędrowca jest siostrzaną stroną dla SCP-Wiki, na której pisane są również opowiadania. Z tym, że nie w konwencji
SCP, a w konwencji ogólnie biblioteki i całości fantastycznej sztuki, I guess. Parodia dziennika Cwaniaczka. Ten wpis tyczy się opowiadania Dziennik egzystencjalny, The Diary of an Existential Kid, w której Jeff Kinney, autor serii opowiadań dla młodzieży z Dziennik Cwaniaczka, tworzy te książki przez lata i lata i lata i nie jest w stanie napisać żadnej innej książki. Próbuje napisać opowiadanie science fiction, ale w końcu i tak wraca do tematu Dziennika Cwaniaczka w połowie pisania. Tworzy te książki, aż w końcu dobija 50 wydanych książek i okazuje się, że jest jakimś pradawnym bóstwem SCP-682, gadem trudnym do zniszczenia. Nie wiem, w jaki sposób udało się autorowi zrobić opowiadanie, w którym autor Dziennika Cwaniaczka porównany został do gada trudnego do zniszczenia SCP-682, ale udało mu się to. Najbardziej mocarną rzeczą z tego wszystkiego jest fakt tego, że Jeff Kinney, autor Dziennika Cwaniaczka, został poinformowany o tym fakcie i przeczytał to i pochwalił autora. Wielka stopa istnieje. Moi drodzy, wielka stopa w uniwersum SCP istnieje. Jest to SCP-1000. Swoją drogą tutaj warto wspomnieć o konkursach na SCP-X000 na 1000, 2000, 3400, 4000, 5000, 6000, 7000, no i zakładam, że niedługo na 8000. Przy każdym takim milestone'ie, przy każdym kamieniu milowym, przy każdym początku kolejnej serii rozpoczyna się konkurs na SCP-1000, 2000, etc., etc. Każdy ma inny motyw. Pierwszym motywem chyba były legendy miejskie, tak mi się przynajmniej wydaje, i wygrała właśnie Wielka Stopa. A w zasadzie nowe i świeże spojrzenie na Wielką Stopę, bo w tym SCP-1000, Wielka Stopa, Dzieci Nocy, to był gatunek, który żył przed ludźmi i który miał bardzo rozwiniętą cywilizację i technologię, dopóki nie zostali właśnie strąceni z tronu przez ludzi. Problem jest tego typu, że część z nich przeżyła. Co prawda wybaczyli ludzkości, ale zakładam, że bardzo chcieliby powrócić na szczyt łańcucha pokarmowego. To daje też bardzo fajną perspektywę tego, że my, jako ludzie, kiedyś pewnie zostaniemy zastąpieni przez coś większego, jeżeli coś większego było przed nami. SCP-231 to bajka na dobranoc. SCP-231 to jeden z najbardziej kontrowersyjnych SCP ever. Z SCP-231 od 1 do 7 to zestaw 7 kobiet, które nazwane są narzeczonymi Szkarłatnego Króla. Szkarłatny Król jest przepotężnym bóstwem, które tam było sobie od zarania dziejów, chce zniszczyć wszystko, bo bardzo nie podoba mu się egzystencja. Jest edgy kidem i chce, żeby nic nie istniało. Wszystkie te kobiety, w zasadzie dziewczyny, bo kontrowersja polega na tym, że to są nieletnie dziewczyny, były w ciąży. Pierwsze 6 zawsze umarło przy porodzie, mimo że fundacja próbowała do tego nie dopuścić, i każda z nich rodziła coraz to gorsze stworzenie, które potem siało zniszczenie. Jest teoria, że jednym z tych dzieci było SCP-682, SCP-035 i różne inne straszne potworki. SCP-2317 z kolei jeszcze żyje i póki co nie urodziła, natomiast jeżeli urodzi, będzie to zwiastowało koniec świata. Fundacja, żeby nie urodziła, wymyśliła procedurę 110 Montauk. Ciężko mi jest ubrać w słowa, czym jest procedura 110 Montauk, bez ryzykowania, że ten film zostanie całkowicie zdemonetyzowany i ograniczony wiekowo, bez używania słów gwałt i tak dalej. W każdym razie ta procedura jest niemoralna i jest najbardziej nieetyczną rzeczą, jaką fundacja zrobiła, kiedykolwiek najprawdopodobniej, ale samo to opowiadanie pokazuje, do czego zmuszona jest fundacja, żeby zachować świat przy życiu. Procedura 110 Montauk nie jest opisana wprost w materiale, ale jest zasugerowane, czym ona jest. Co jakiś czas przeprowadza się ją na dziewczynie, a osoby, które biorą w niej udział, noszą maski, żeby nikt nie widział ich twarzy, żeby nikt nie był świadomy, że brali udział w tym okropieństwie. Potem usuwane są im wspomnienia, bo to coś jest tak traumatycznego, że nie chcą tego pamiętać. Istnieje jednak opowiadanie o nazwie Fear Alone, jedynie strach, które mówi nam, że procedura 110 Montauk nie jest tak naprawdę tym, co sugeruje nam SCP-231. Okazuje się, że cała ta cenzura, cała ta konspiracja jest jedynie procedurą, która polega na tym, że do przechowalni dziewczynki wchodzi personel klasy D i czyta jej bajkę na dobranoc. Jednakże cały świat, wszyscy pracownicy fundacji przekonani są, że jest to, i tak jak mówi tytuł, sam strach, jedynie strach wystarcza, żeby to utrzymało ją przy życiu.
i żeby nie urodziła tego okropieństwa, które skończy świat. Szkarłatny Król jest postacią, która jest związana bardzo ze strachem i z takimi prymitywnymi odczuciami. I okazuje się, że właśnie tylko i wyłącznie sama świadomość, sama myśl o tym, jakie okropieństwo można wyrządzać tej dziewczynce, wystarczą, żeby nie dopuścić do tego, żeby on przyszedł na świat i go zniszczył. Co jest bardzo fajnym konceptem i bardzo fajnym odwróceniem oczekiwań co do tego, co się dzieje w tym SCP. Istnieje też inne opowiadanie i inna zupełnie historia, która mówi nam, że dziewczyna tak naprawdę nie jest na niej przeprowadzany żaden eksperyment, żadna procedura i już urodziła. Tylko, że jej dziecko to SCP-999, syn Szkarłatnego Króla, ten uroczy glutek, który kiedyś ma go pokonać. Ale to też zupełnie jest historia na inny temat, już wam zaspoilerowałem, więc nie musicie tego oglądać, ale możecie, bo o Szkarłatnym Królu nigdy za wiele. Dlaczego? To tytuł SCP-5000, autorstwa Tan Honey. Dlaczego? To historia o tym, jak Fundacja SCP nagle stwierdza, że pora zabić cały świat, wypuszcza wszystkie anomalie, mobilizuje całą swoją armię tylko po to, żeby zniszczyć ludzkość. Dlaczego? Nie powiem wam. Dlaczego? No właśnie, takie pytanie stawia nam SCP-5000, a żeby się dowiedzieć, trzeba się zagłębić w większy lore. Polskie opowieści o kosmitach. W tym wpisie chodzi o kanon Rostrzyn. Jest to kanon brutalny i opowiada o tytułowym mieście Rostrzyn, w którym następuje inwazja kosmitów. Na początku meteory, potem kosmici, wszystko wywołane przez SCP-PL-140. PZGA. Polski Związek Grzybiarstwa Anomalnego. Najpotężniejsza organizacja w całym uniwersum SCP. I są to dokładnie takie osoby, o jakich myślicie. Grzybiarze, ale anomalni. To znaczy grzyby są anomalne. Tak, mamy całą organizację, która poświęcona jest grzybom. Nie ma nic bardziej polskiego niż to. A jak już jesteśmy przy polskich rzeczach, alternatywny świat opanowany przez komunizm. Czyli SCP-PL-126. Związek Socjalistycznych Republik Ziemskich, autorstwa Larego, dr Blackpiece. Jest to historia, która tak naprawdę, już wiecie o co chodzi. Jest to zupełnie alternatywny świat, który został opanowany przez komunizm. W nim to kiedyś wydarzyła się wielka rewolucja i została ona poprowadzona przez gościa, który nazywa się Gospodin. Twistem tej historii jest jednak fakt tego, że Gospodin to nie człowiek, a stacja kosmiczna, która swoimi falami indoktrynuje wszystkich ludzi na całej Ziemi i w taki sposób nawraca ich na komunizm. Administrator SCP-PL prawie umarł przez krzesło. SCP-PL-2137. Tak, chodzi o papieża. W skrócie, ten SCP to anomalna właściwość, która sprawia, że jak ktoś zostaje papieżem, to nagle przydarzają mu się anomalne wydarzenia. I tak, SCP-PL-2137 to aktualnie Jan Paweł II. Witamy w warstwie Taumiel. Ronald Reagan Hub. Na SCP Wiki jest wiele hubów różnych kanonów, różnych organizacji. Mamy hub dla Sarkistów, dla Kościoła Zepsutego Boga, dla kanonu Zepsutej Maskarady. Żeby coś dostało swój hub, musi mieć sporą ilość SCP i artykułów pod sobą. Okazuje się, że było na tyle dużo artykułów z udziałem Ronalda Reagana, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby zrobić Ronald Reagan Hub. Po wejściu na ten hub automatycznie zaczyna grać hymn Stanów Zjednoczonych i mamy tam takie SCP jak Ronald Reagan pocięty podczas mówienia, Ronald Reagan pocięty podczas rapowania, Ronald Reagan zrekinowany podczas mówienia, nie, albo rapowania, już nie jestem pewien, w każdym razie jest za dużo obiektów SCP, w których Ronald Reagan zostaje pocięty. Swoją drogą, Ronald Reagan pocięty podczas mówienia był chyba jednym z pierwszych SCP, jakie kiedykolwiek przeczytałem i to jest naprawdę przerażający skip. Naprawdę. Ktoś zrobił wizualizację tego, jak wygląda przemówienie Ronalda Reagana opisywane w tamtym skipie i o mój Boże. Niestety ten hub został zdjęty jakiś czas po wrzuceniu i w sumie nie dziwię się. Parodia Backrooms Wiki, czyli Bathrooms Wiki. Ogólnie w uniwersum SCP jest taka organizacja, jest takie forum, które nazywa się Parawatch. I Parawatch to takie forum dla osób, które są zaświrowane na temat paranormalnych rzeczy. I tam, w formie postu na Parawatch, zostało wrzucone Bathrooms, które dosłownie momentami jest kropka w kropkę, słowo w słowo parodią oryginalnej copypasty z Backrooms. Jeśli podczas eksplorowania za bardzo się nawodnisz,
możesz zostać spłukany z rzeczywistości i trafisz do bathrooms, do łazienek. Tutaj powietrze jest parne, wypełnione zapachem ciastek pisuarowych, a twój oddech powracać do ciebie będzie echami. Nieważne, którą kabinę wybierzesz, nigdy nie będziesz czuć się samotny. Tutaj dzieją się naprawdę posrane rzeczy. Koniec śmierci. Koniec śmierci to naprawdę przedziwny kanon na SCP Wiki, w którym śmierć po prostu przestaje istnieć. Dosłownie cały świat musi się przystosować do tego, że koncept śmierci już nie istnieje. Jednym z ciekawszych obiektów w formie tego kanonu jest rzecz, która cię zabija, czyli zwykły nóż. Dosłownie cały raport opisuje zwyczajny nóż, który jest w stanie kogoś zabić, bo go dźgniesz. I jest to anomalny koncept w tym świecie. Dado. Strona, czym Dado jest? Hub? Tak. Dado to Walter White, na którego nie zasługujemy, ale którego zawsze potrzebowaliśmy. Dado to chemik, aptekarz, gość, który przyrządzi ci tabletkę, którą, jak ją spożyjesz, zamienisz się w 50 milionów bananów. Dado to gość, który zrobił maść na ból dupy, która, jeśli posmarujesz swoje usta, zamkną ci się, jakby zasklepią ci się na 5 dni. Przemyślisz swoje pierdoły, które publikujesz w internecie i po tych 5 dniach staniesz się zupełnie nowym człowiekiem. Ale przede wszystkim Dado to kapitalista. Dado to cudowny filantrop, człowiek, który osiągnął sukces, jakiego my nigdy nie osiągniemy. Nie zrobisz tabletki, która zamienia cię w 50 milionów bananów. Nie zrobisz tego po prostu. Przy czym jego maniery i sposób wypowiedzi jest nie tyle co dziecinny, ale jakbyś rozmawiał z typem, który pierwszy raz miał styczność z językiem angielskim, polskim albo jakimkolwiek. I bardzo często i gęsto autorzy wykorzystują to do robienia bardzo śmiesznych żartów słownych. Jeff Bezos został zjedzony. SCP-5821, Worżuazja, to efekt, który sprawia, że ludzie na świecie są głęboko przekonani o tym, że mięso Jeffa Bezosa jest naprawdę smaczne. Jest to prześmiewcze albo i poważne potraktowanie hasła Eat the Rich. Gdy w ostatniej części tego raportu jeden z członków Rady O5 stwierdza, że hej, nie powinniśmy próbować zabezpieczyć tego efektu, bo za 50 lat to pewnie minie. A tak przy okazji, jadę teraz na rejs na Karaiby moim statkiem, który sobie sam kupiłem za moje pieniądze. Nagle członkowie fundacji stwierdzili, że bardzo mam ochotę zjeść tego członka Rady O5. Zagrożenia memetyczne i poznawcze. Zagrożenia memetyczne i poznawcze to koncept, który jest tak naprawdę tak samo integralny z fundacją SCP, jak amnestyki, klasa D i wszystkie te takie podstawowe rzeczy. Zagrożenia memetyczne i poznawcze to takie, które wpływają na ciebie przez samo zobaczenie go, usłyszenie go, posmakowanie go. Wystarczy, że swoją percepcją zauważysz zagrożenie poznawcze i ono już ma na ciebie wpływ. Takim zagrożeniem poznawczym jest na przykład obrazek, który strzeże SCP-001. Strona z SCP-001 ze wszystkimi propozycjami SCP-001 jest strzeżona właśnie przez zagrożenie memetyczne, które jest takim obrazkiem, które zabija. To znaczy, jeżeli spojrzysz na ten obrazek, to kanonicznie nie żyjesz. Brawo, nie żyjesz, znowu. Oczywiście coś, co cię zabija, to nie jest jedyny typ zagrożenia poznawczego. Mamy także na przykład SCP-426, który jest tosterem, ale jeśli tylko go widzisz i spróbujesz go jakoś opisać, spróbujesz coś o nim powiedzieć, mówisz w pierwszej osobie. Mówisz o tym tosterze jak o sobie. To jestem ja. Cały raport jest napisany w pierwszej osobie, jakbyś był tosterem. Co więcej, im więcej czasu spędzasz przy tym tosterze, tym bardziej jesteś przekonany, że jesteś tosterem i zaczynasz zachowywać się jak toster. Nie pytajcie mnie, z którego miejsca w ciele wychodzą tosty. Fajnymi przykładami zagrożeń poznawczych są też na przykład SCP-1055, Bugsy, czyli potwór, który aktualnie wygląda jak pluszowy miś, ale im więcej osób o nim wie, tym bardziej się rozrasta i jeżeli wszyscy o nim będą wiedzieć, a przynajmniej parę osób, to zniszczy cały świat. A także SCP-PL200, który wygrał konkurs na SCP-PL200, czyli odpowiedzialna lektura, która jest dość długim raportem, ale kładącym nacisk na fakt tego, że nie powinieneś go czytać. Im dalej czytasz, tym bardziej jesteś pod wpływem SCP-PL200. Nie powinieneś wiedzieć, jak wygląda, nie powinieneś wiedzieć, co robi, w ogóle nie powinieneś myśleć o tym, czym on jest.
Nie myśl o różowym słoniu. Zakładam, że w tym momencie właśnie pomyślałeś o różowym słoniu. Nie myśl o SCP-PL200. Jeśli pomyślałeś teraz o jakimkolwiek koncepcie SCP-PL200, to znaczy, że już jesteś pod jego wpływem. Co on z tym faktem zrobi? Nie powiem ci. Zobaczysz niedługo. Pora na warstwę, Apollyon. Ban metafizyciana. No, to jest dość smutna i przykra kwestia i sam byłem zdruzgotany, jak tylko o niej usłyszałem. Metaphysician i jeden z moich osobiście ulubionych autorów, twórca kultów sarkickich, tak naprawdę mojej ulubionej organizacji, sekty, kultu w całym uniwersum, a także gość, który rozpromował i rozszerzył mitologię Powieszonego Króla, stworzył miasto Alagaddę, stworzył wiele naprawdę fantastycznych historii, został zbanowany gdzieś w okolicach konkursu na SCP-5000 za zacytowanie Wikipedii, za zacytowanie w zasadzie gościa, który umarł ponad 500 lat temu i nie podał źródła. Powiedziałbym, że to jest kwestia tego, jak bardzo SCP-Wiki i ogólnie cała społeczność i strona bierze na poważnie sprawy legalne, jeżeli chodzi o podawanie źródeł i licencje, na jakiej jest wszystko to pisane, czyli Creative Commons 3.0. Ale prawda jest taka, że tutaj chodzi bardziej o jakieś wewnętrzne sprzeczki i zdaje się, że ówczesna administracja i moderacja po prostu nie przepadała za metafizycjanem. Na szczęście gość został odbanowany i ponownie pisze super rzeczy. Jak już mówimy o banach, prezydent dostałby bana na SCP-Wiki. Jak i prezydent, ogólnie większość byłych prezydentów Ameryki. Swego czasu, zdaje się, że w październiku 2021 roku, administracja odbyła bardzo poważną dyskusję na temat tego, czy zachowanie poza stroną powinno wpływać na to, czy dana osoba zostanie zbanowana na stronie. I powzięto naprawdę długą dyskusję na temat tego, czy prezydenci USA i innych krajów powinni zostać zbanowani na SCP-Wiki, gdyby założyli konto za zbrodnie wojenne, które popełnili poza stroną. W sumie nie popełnili tych zbrodni na SCP-Wiki, nie zabili nikogo na stronie, więc czemu nie? Jak już jesteśmy przy banach, to takie honorable mention. Pamiętacie doktora Kondrakiego, o którym wspomniałem trochę wcześniej na pierwszej warstwie? Otóż kolejna dość przykra historia. Doktor Kondraki okazał się być naprawdę niedojrzałą osobą i niedojrzałym dzieciakiem. I w momencie, w którym to, co o czym mówiłem wcześniej, te całe incydenty Clef Kondraki i wszystkie opowiadania, które były bardziej fanfikami niż prawdziwymi opowiadaniami, które naprawdę miały wieść grozę w czytelniku, Kondraki tego nie za bardzo rozumiał i nadal wolał pisać power fantasy ze swoją postacią. Do tego stopnia jego niedojrzałość dochodziła, że doksował dzieciaki ze strony, które mu się nie podobały. Między innymi dużo osób, które były w fandomie Fairy. Doksował je poza stroną, latał za nimi na inne media społecznościowe i tam groził im. A że Kondraki był wtedy, wydaje mi się, że albo administratorem, albo moderatorem, członkiem moderacji w każdym razie, kimś wysoko postawionym ze względu na swoje zasługi, to była to dość duża strata, ale gość dostał bana i chyba w końcu ogarnął, że hej, znęcanie się nad ludźmi w internecie nie jest fajne. A skoro o Kondrakim mowa, to przejdźmy do kanonu Ship in a Bottle. Ship in a Bottle to kanon, zdaje się, że 10 opowiadań, które traktują o tym, że Kondraki utknął swojego kutasa w butelce wody. I wiecie, co jest najgorsze? Że te opowiadania są dobre. Egzekucje doktora Brighta. Egzekucje doktora Brighta to jedna z najpoważniejszych, jeśli nie najpoważniejsza historia i najpoważniejsze opowiadanie tyczące się tego śmiesznego klauna, jakim jest doktor Bright. Okazuje się, że ta historia bardzo dużo mówi nam o jego cierpieniu wewnętrznym związanym z jego nieśmiertelnością. Egzekucje doktora Brighta to opowiadanie w kanonie Zepsutej Maskarady. Tak więc w linii czasowej, w której fundacja jest już ujawniona całej publice. Doktor Bright wraz z jego ekipą w tym opowiadaniu zostają porwani przez ekstremistów z państwa islamskiego. Po kolei zabijają każdego z członków ekipy, wpierw jednak upewniając się, że doktor Bright zostanie zabity i jego amulet przejdzie na ciało jego kolegów. Zanim fundacja zdążyła ich odratować, wszyscy bliscy doktora Brighta umierają. Gdy doktor Jack Bright wraca do fundacji, wraca w ciele swojej koleżanki, którą zabił sam poprzez nałożenie amuletu na jej ciało. Zdruzgotany tym faktem i zmuszony do konfrontacji z taką rzeczywistością, doktor Bright
sam dokonuje na sobie ostatniej egzekucji. Mimo to żyje nadal. SCP w Among Us. Nagle zmieniając klimat z ultra poważnej historii o samobójstwie i o egzystencji i kondycji egzystencji ludzkiej, przechodzimy do Among Us. Tak, pośród nas. SCP-5167 to byt, który manifestuje się w grze Among Us. Cała puenta tego opowiadania jest taka, że jakby to coś, ta istota podszywa się pod gracza, zaczyna mówić jakieś poważne rzeczy typu: pamiętam, jak gwiazd jeszcze nie było na niebie, pamiętam, jak bogowie tworzyli świat. W tym czasie inni gracze są jak: czerwony jest sus i go po prostu wyrzucają z gry. I to jest cała puenta. To jest cała puenta. Jarosław Zimorodek. Jarosław Zimorodek to polska postać w uniwersum Fundacji, która jest parodią Jerzego Zięby. Jerzego Zięby na pewno kojarzycie. Zimorodek jest dokładnie tą samą postacią, tylko że anomalną. To znaczy, Zimorodek propaguje medycynę altnormalną. Korzystając z anomalii, tworzy leki, które są suplementami diety. Chcesz wyleczyć raka sokiem z buraka? Jasne. Kanon, przyczajone leczenie z jego udziałem jest jak najbardziej dla ciebie. Gość wymyślił dosłownie tabletki na spalanie tłuszczu. Przy czym spalanie tłuszczu jest tutaj dość dosłownie wzięte. Germa Dollhouse 2 to SCP. Nie przesłyszeliście się. Jeżeli nie kojarzycie Germy, Germa 985, 985 czy 987, już sam nie pamiętam, to bardzo popularny streamer, który swego czasu, z rok czy dwa temu, przeprowadził współpracę, wydaje mi się, że z Coinbase, z tą firmą od kryptowalut, i zrobili coś a la Simsy na żywo. Widzowie na Twitchu mogli decydować o ubiorze Germy, o tym, co ma zrobić, musieli pilnować, żeby jadł, spał i tak dalej, i tak dalej. Brali w tym udział inni znani streamerzy, wszystko było przezabawną komedią. I okazało się, że ktoś zrobił to w wersji SCP. To znaczy, parę lat po tym wydarzeniu w domu Germy dzieją się anomalne rzeczy, które odtwarzają to, co działo się na tamtych streamach. Ktoś mu się włamuje do domu, klon Ludwiga nagle pojawia się w jego domu i udaje postać z tamtych streamów. I fundacja stwierdza, że no stary, nie wiemy, czemu to się dzieje, ale w razie czego przeprowadzimy drugą część Dollhouse. Jest jak ja pierdolę, nie. Potem jest opowiadanie, w którym w 2025 roku za to Germa dostaje nagrodę Twitch Awards. Wydział Minecrafta. Tak, fundacja posiada Wydział Minecrafta. Gdybym dostawał złotówkę za każdym razem, kiedy przeczytałem SCP, które dzieje się w Minecrafcie, miałbym teraz co najmniej 2 złote. Mówię co najmniej, bo pewnie jest ich więcej. I pewnie więcej przeczytałem, ale ich nie pamiętam. SCP-4335, bardzo ważne dla tego wydziału i dla placówki, która jest w Minecrafcie, to byt z kosmosu, czy tam z innego wymiaru, który przybył na naszą Ziemię w poszukiwaniu życia, w poszukiwaniu twórczości. Trafił do Minecrafta. Celował w naszą Ziemię, ale okazało się, że nasza Ziemia nie została stworzona, to znaczy... chciałbym to wam teraz jakoś w miarę szybko wytłumaczyć, ale to jest bardzo skomplikowane filozoficzne dywagowanie, które zostało przedstawione w tym skipie i nie jestem w stanie go teraz odtworzyć. W każdym razie puentą było: Bóg nie istnieje. Dosłownie, gość poprzez zrobienie skipa w Minecrafcie rzucił puentą, że Bóg nie istnieje przez Minecraft. Gość jest geniuszem. Antymemetyka i Wydział Antymemetyki. Ogólnie, jednym z najbardziej znanych SCP jest SCP-055, Antymem. Jest to coś, czego nie da się zapamiętać, nie da się opisać, nie jesteś w stanie w ogóle o tym pomyśleć. Jest to przeciwieństwo memu. Mem to rzecz, która się rozprzestrzenia, to znaczy jest to informacja, którą dasz komuś innemu, ona się rozprzestrzenia, tak samoistnie. Antymem to informacja, która sama się utajnia, samoutajniający się sekret. A Wydział Antymemetyki to wydział, który zajmuje się właśnie tego typu rzeczami. Witaj w Wydziale Antymemetyki. Nie, to nie jest twój pierwszy dzień tutaj. Królewska Fundacja. Być może doszły waszmości słuchy, że nowy wróg zwrócił swe spojrzenie na potężną Rzeczypospolitą. Właśnie dlatego chcieliśmy waszmość obaczyć. Bowiem tym razem nie Szwedy, nie Moskale czy Turki, ale sama inherentna natura tego ziemskiego padołu i wszystkich diabelskich sprawunków obraca się przeciwko nam. Bronić się tedy pozostaje, a za zasługi dla dobra ludzkości i król za życia doceni i Bóg po śmierci wynagrodzi. Amen. Chcielibyście zobaczyć, jak fundacja funkcjonuje w XVI wieku w Rzeczpospolitej Obojga Narodów? Chcielibyście zobaczyć, jak Sarkicki kartysta grozi typowi,
oczywiście w korespondencji listownej, że zabije go jak będzie siedział na sedesie? Ten kanon jest dla was. Chroniona strefa 63. Chroniona strefa 63 to ponownie tak samo jak w SCP-231, tak samo jak w egzekucjach Brighta, pokazanie ciemnej strony fundacji, pokazanie okrucieństwa, zimna i tego, jak bardzo nie mamy szans w tym całym świecie. I jak bardzo nie mamy szans przed potworami, którymi są sami ludzie. Samo opowiadanie Chroniona strefa 63 pokazuje po pierwsze okrucieństwo doktorów i pracowników, którzy tam pracują. Tam pracują sami psychole, którzy nie wahają się poddawać terminacji ludzi. Dla nich życie ludzkie to jest po prostu aset, który mogą wykorzystać albo wyrzucić. Do opowiadań ze Chronionej strefy 63 możemy zaliczyć dżdżownicę, czyli historię tego, jak członek klasy D został zamieniony w dżdżownicę i opisuje swoje ostatnie chwile. Albo przeżyłem terminację, czyli opowiadanie z perspektywy, ponownie, członka personelu klasy D, który przeżywa terminację. Twistem w tym opowiadaniu jest to, że cała ta historia jest tak naprawdę jego ostatnimi chwilami śmierci i migawkami z całego jego życia, które przelatuje mu teraz przed oczami. Na koniec w sekcji Apollyon zostawiłem coś, co chyba uderza mnie najbardziej z tej całej sekcji, mianowicie Departament Gaszenia Zapału. Departament Gaszenia Zapału jest bytem, który powstał dość niedawno. Jest to departament, który ma ograniczać liczbę zwolnień pracowników fundacji, którzy są bardzo przydatni. No bo super tajna organizacja, no chyba nie oczekujecie, że można się z niej zwolnić od tak. W opowiadaniu Life Insurance Policy widzimy bardzo dobrze, jak działają trybiki tego departamentu i jest to tak przerażające, że niekomfortowo mi się o tym myśli, a jeszcze bardziej niekomfortowo mi się to czytało. I przytoczenie tego nie będzie proste. Historia w Life Insurance Policy podąża za człowiekiem, który próbuje się zwolnić z fundacji. Chce się zwolnić dlatego, że jego żona umiera i chce spędzić z nią ostatnie chwile życia. I dotychczas ubezpieczenie fundacji, ubezpieczenie zdrowotne fundacji pokrywało wszystko, całe jej leczenie. Teraz jednak wiadomo, że nie ma już dla niej nadziei i gość chce spędzić z nią ostatnie chwile życia. Fundacja jednak bardzo, ale to bardzo chce go zatrzymać przy sobie, więc kalkuluje. Dosłownie widzimy analizę każdej wiadomości, każdej sytuacji tego człowieka, co zrobić, żeby został przy nich. To jest historia o gaslightingu. Nie ma chyba niczego, co mnie bardziej triggeruje i co bardziej napawa mnie obrzydzeniem. Już nawet SCP-231 aż tak mnie nie mrozi jak to. Dochodzi to do takiego stopnia, że gdy już pozwalają mu na odejście z pracy, analizują, jaka jest jego sytuacja w domu. Wydzielają w domu badacza i jego żony hormony, które sprawiają, że obojgu zwiększa się libido. I po jakimś czasie okazuje się, że ona jest w ciąży. Bo już od jakiegoś czasu starali się o dziecko, ale im nie wychodziło. Teraz wyszło. I nagle, po odejściu z pracy, gość jest zakłopotany i wraca do fundacji, bo znowu potrzebuje ubezpieczenia. Co więcej, gdy to dziecko się urodziło, to jest naprawdę mocne, więc jeżeli chcecie, to przewincie o 20 sekund do przodu, pół minuty. Fundacja podmienia jego dziecko z innym dzieckiem, takim, które ma wrodzoną wadę, taką, jaką miała jego żona. Żeby upewnić się, że doktor, badacz, kimkolwiek on był, to nie jest istotne, zostanie przy nich na zawsze. To jest prawdziwe okrucieństwo i prawdziwe skurwysyństwo. Więc jeżeli to jest pod koniec strefy Apollyon, to naprawdę ostrzegam was, że strefa XK, ostatnia strefa, będzie jeszcze gorsza. Tak więc zapraszam was do strefy XK, strefy końca świata. Wpis pierwszy, Wysoki Sądzie, Liga Legend. SCP-7400, Wysoki Sądzie, Liga Legend. To efekt anomalny, który sprawia, że wszyscy nagle stwierdzają, że jakakolwiek styczność z League of Legends jest jak najbardziej zabroniona i karalna. Panie Beckett, jak pan wie, domniemany incydent z udziałem oskarżonego, pana Petersona, miał miejsce 8 lipca, około godziny 18:42. Czy mógłby pan powiedzieć, co robił pan w tym czasie? Cóż, widzi pan, Wysoki Sądzie, dokładnie jak ważne jest to pytanie co do sprawy? Panie Beckett, rozumiem, że pana prywatność jest dla pana ważna. Chciałbym jednak, aby pan zrozumiał, że to pytanie jest kluczowe dla postępu w tym procesie. Nie musi pan odpowiadać, jeśli nie chce, ale proszę o tym pamiętać. Dobrze. Wysoki Sądzie, Liga Legend.
śmierć. Ktokolwiek jest powiązany z Ligą Legend, jeżeli grasz w Ligę Legend w tym momencie, jeżeli słuchasz mnie grając w League of Legends, jeżeli kiedykolwiek grałeś w League of Legends, jeżeli planujesz jutro grać ze znajomymi w League of Legends... Kara śmierci. SCP.pl kod J. Jest sekcja na wiki SCP. Obiekty J, obiekty żartobliwe, obiekty, które mają w sobie jakąś puentę, które są zabawne, które nie są na tyle poważne, żeby były na standardowej liście, więc wsadza się je pod numerek J. Jakiś czas temu administrator SCP.pl stwierdził, że przezabawną rzeczą będzie zrobienie artykułu, który będzie się składał tylko i wyłącznie ze zdjęcia kota. Nie uwierzycie, jak wielki chaos wywołało to nie tylko na polskiej wiki, ale na angielskiej, na japońskiej, na francuskiej. Ludzie naprawdę kłócili się. Czy to powinno być na wiki? Czy to powinno w ogóle istnieć? Czy to powinno zostać usunięte? Czy to jest obraza w ogóle jakiegokolwiek honoru tej strony? Taki chaos wywołało zdjęcie kota. Nie żartuję. To jest najbardziej kontrowersyjny artykuł chyba w dziejach wiki. Może przesadzam. Ale na pewno jest w top 3. Hasło do aplikacji na polskiej filii. Ogólnie, jeżeli chcesz zarejestrować konto na Wikidocie, wiesz jak to się robi. Mail, hasło, tyle wystarczy. Ale potem musisz jeszcze zaaplikować do danego projektu na wiki. SCP Wiki jest osobnym projektem, scpwiki.pl jest osobnym projektem i składając aplikację do danego projektu, musisz powiedzieć parę rzeczy o sobie. Zazwyczaj ile masz lat, co cię tutaj sprowadza i tak dalej. Do polskiej wiki musisz jeszcze podać hasło. Hasło to jest gdzieś ukryte w poradniku początkującego członka wiki. Musisz przeczytać ten poradnik od A do Z, żeby znaleźć to hasło, wpisać je w aplikacji i dopiero wtedy zostaniesz zaakceptowany. Śmiesznym faktem jest to, że ja pamiętam, że to hasło istnieje, bo sam musiałem je znaleźć, ale nie mam pojęcia, gdzie ono jest. I boję się, że jest ono antymemem. Boję się, że to po prostu jest zakazana wiedza. Donald Tusk jest ministrem do spraw paranormalnych, a Chopin to Godzilla. Istnieje coś takiego jak kult chopinowski. To znaczy w uniwersum SCP istnieje organizacja, która jest kultem chopinowskim, która wyznaje Chopina, jego muzykę, to jest najwyższa świętość. Japońska wiki, z jakiegoś kompletnie niezrozumiałego mi powodu, upodobała sobie tą organizację, naszą wiki, nasz kraj i zrobiła o tym cały kanon. W opowiadaniu Wczesne lato 1998 Donald Tusk zostaje ministrem do spraw paranormalnych, a w japońskim SCP-1710-JP dowiadujemy się, że kult chopinowski chce przyzwać Chopina Godzillę. Wielkiego potwora, wielką cykadę z twarzą Chopina. I ten Chopin powoli pod ziemią idzie sobie do Żelazowej Woli, tam gdzie Chopin sobie żył, urodził się. I jeżeli tam dotrze, to najprawdopodobniej skończy się świat. Jeżeli już mówimy o japońskich cudach. PAMWAK. PAMWAK to organizacja, która chce sprawić, żeby anime dziewczynki były prawdziwe. I to tyle. To dosłownie tyle, nie musicie wiedzieć nic więcej. To jest całość. To jest całość zakazanego lore. Nie rozpoznajesz się w wodzie. SCP-2316. Tłumaczonego też przez bardzo przystojnego tłumacza. Kimże on mógłby być? To SCP, które bardzo skutecznie wykorzystuje koncept zagrożenia poznawczego. Co jakiś czas, czytając ten SCP, musimy powtarzać hasło nie rozpoznaje ciał w wodzie, aż w końcu zabezpieczenia zostają przełamane i dotyka nas zagrożenie poznawcze, którym są ciała w jeziorze, które znajdują się tam gdzieś. To nie jest ważne, to nie jest istotne, ważne, że rozpoznajesz ciała w wodzie, wchodzisz do tej wody, umierasz, jesteś kolejnym z ciał. Ale to też nie jest ważne. Ważniejsze jest tutaj połączenie z prawie już 10-letnimi SCP i prawie 10-letnią historią klasy 76, rocznika 76. Rocznik 76 to seria paru powiązanych ze sobą dość luźno SCP i opowiadań, które opowiadają o tytułowym roczniku 76. Do tych SCP zaliczamy m.in. album ze zdjęciami z tej szkoły, z Kirk Longwood High School. Albo SCP-332, orkiestra marszowa z 1976 z Kirk Longwood High School. Wszystkie te opowiadania są dość luźno powiązane ze sobą i z organizacją Syncope Symphony, o której nie wiadomo na tyle dużo, żeby można było poświęcić jej cały hub, ale fakt tego, że nie wiemy właśnie o niej dużo, sprawia, że to jest jeszcze bardziej creepy.
bo im więcej się wczytujemy, tym bardziej dowiadujemy się, że ta organizacja w jakiś sposób wpłynęła zarówno na tą szkołę, na rocznik 76, na tą orkiestrę i na to, co potem działo się z osobami, które w 76 skończyły tą szkołę. Stosując bardzo niepokojące obrazy osób bez twarzy, osób z powyginanymi ciałami, koncept tego, że zostajesz opętany przez muzykę. To wszystko łączy się w bardzo dziwną całość, która przywodzi mi trochę na myśl wczesne creepypasty z lat 2000, ale w ten dobry sposób. To znaczy, jakbym czytał po raz pierwszy jakieś creepypasty o Slenderze, albo jakbym po raz pierwszy oglądał Marble Hornets, czy czytał jakiegoś Bena Drowned. To wszystko ma bardzo taki eerie vibe. Polecam serdecznie, nie chcę spoilerować za dużo, natomiast SCP-2316 nie jest dobrym początkiem, jeżeli chodzi o całą tą serię, ale zdecydowanie daje bardzo duży impact na postrzeganie całokształtu tego wszystkiego. Seks. O co tutaj może chodzić? Na pewno nie o SCP o pięknej liczbie 6969, które w tytule ma żartem jest seks. Ja do końca nie rozumiem, o co chodzi w tym SCP. Z tego, co pamiętam i z tego, co zrozumiałem, to podczas wykonywania czynności i dokonywania jej, bo nie chcę wypowiadać tych słów za dużo, żeby YouTube się nie przepierdolił, że po pierwsze, że klnę, a po drugie, że mówię słowa, które są zakazane. W trakcie tej czynności człowiek wchodzi w pętlę czasową, gdzie jego płyny ustrojowe, które potem są wykorzystywane do przedłużania gatunku, w jakiś sposób ewoluują tysiące razy, żeby zdobyć tą idealną ilość i moc genów, w sensie, żeby te geny były jak najlepsze do przetrwania gatunku. Po tych pętlach czasowych usuwana jest pamięć człowieka i reszta dzieje się już jak natura chciała. Jeżeli nic z tego nie zrozumieliście, to dobrze, bo ja też nic nie zrozumiałem i spróbowałem to i tak przytoczyć w jak najlepszej formie, jak mogłem. Żartem jest seks, a my jesteśmy jego puentą. Oprócz tego ten wpis można rozumieć na wiele, wiele innych sposobów, bo możecie mi nie uwierzyć, ale na fundacji SCP jest dość dużo opowiadań, które są przeznaczone dla dorosłego czytelnika. Nie wiem, czy randka doktora Klefa z SCP-173 się do tego zalicza, nie wiem, czy statek w butelce się do tego zalicza, ale zakładam, że tak. Na pewno zalicza się do tego mój i mojego znajomego Kinro fanfic o SCP-3001 i SCP-3999 się zalicza, pewnie się zalicza. Jest bardzo dużo kontentu na SCP-wiki i poza nią, który jest w pewien sposób explicit i nie powinien trafić na YouTube pod żadnym pozorem. Dlatego jest na samym dole tej listy. I na koniec, chyba najgorsza z tych wszystkich informacji, najbardziej obskurna i najbardziej niepokojąca, bo najbardziej prawdziwa. Mianowicie fakt tego, że Dr. Bright nie jest dobrym człowiekiem. Dr. Bright, w zasadzie Admin Bright, osoba, która stworzyła postać Dr. Brighta, osoba, która stworzyła wiele, wiele SCP i osoba, która moderowała i administrowała tą stroną przez naprawdę lata, okazała się być, co było już wiadome od długiego czasu, osobą, która odpowiadała za wiele instancji molestowania, napaści seksualnych i ogólnie zachowania, które nie przystoi osobie na jego pozycji. Szczególnie jeżeli te zachowania były kierowane w stosunku do osób nieletnich. Tak samo jak przy postaci Kondrakiego mieliśmy przypadki doksowania i znęcania się nad ludźmi, tutaj również one miały miejsce. Tego typu rzeczy były tuszowane przez dość długi czas, było przymykane na to oko, bo to był przyjaciel, bo to był administrator, bo to tylko żarty, ale faktem okazuje się, że Dr. Bright nie był i nie powinien być aż tak bardzo szanowaną i aż tak bardzo podziwianą osobą. Mimo że tworzył naprawdę cudowne rzeczy, jeżeli chodzi o pisarstwo, to jako osoba he was not a good man. Dobry chłopak był i mało pił, ale robił dużo złych rzeczy i mamy na niego dość dużą ilość teczek. Szczęśliwie ta historia ma w miarę dobre zakończenie, bowiem Dr. Bright został zbanowany ze SCP-wiki permanentnie i raczej na nią nie powróci. Mam nadzieję, że nie zepsułem wam wieczoru albo dnia tą ostatnią sekcją i tą ostatnią informacją, ale chyba o to chodzi w icebergach, żeby ta ostatnia sekcja była taka naprawdę niepokojąca, prawda? Dobrze mi wyszło? Dobrze mi wyszło, chłopaki?
W każdym razie mam nadzieję, że ten iceberg wam się spodobał, bo dużo z tych informacji jest porytych, po prostu porytych. Niektóre są zabawne, niektóre są poważne, ale większość z nich mam nadzieję, że nie była wam znana, albo nawet jeżeli była, to rzuciła trochę więcej światła na to, jak one wyglądają. Albo I'm a fucking no, Wysoki Sądzie Liga Legend. Dzięki serdecznie dla ziomków z SCP Wiki, którzy pomagali mi ułożyć cały ten iceberg, bo bez nich na pewno nie miałbym dużej ilości takich polskich smaczków, które na pewno wam się spodobały. No i dzięki jeszcze raz wam za oglądanie. Zachęcam do zostawienia pozytywnej oceny pod tym filmem, jeżeli wam się spodobał. Skomentujcie, która z tych sekcji była najbardziej pojebana, która wam się podobała, czego nie wiedzieliście, a co może wiedzieliście. I czy chcecie więcej tego typu icebergów w przyszłości. No bo nie oszukujmy się, to w żadnym stopniu nie wyczerpuje tematu Fundacji SCP. I można zrobić jeszcze 100 icebergów, a i tak byśmy nie skończyli tematu. Ja jestem Pio, to był Iceberg SCP. Do zobaczenia kiedyś i miłego Halloween. Spóźnionego co prawda, ale miłego. Bawcie się dobrze. You